Servus, z tej strony wasza ulubiona brudna małpa w internecie, znowu Captiva RP. Wróciłem z wyjazdu i wracam do gierki. Dzisiaj miałem dosyć duży problem, co nagrać, ale o tym zaraz, tak? Nie przedłużajmy wstępu. Powiem wam tak, założyłem grupę na Facebooku dla dobrych ziomali, Małpia Republika Ludowa. Link macie w opisie, także dołączajcie. Też dzięki, bo tam dostałem nawet jakiegoś donajcika za 3 ziko, bo na dole też możecie mi dawać donaty, takie jak na streamie, tylko że nie na streamie, tylko tak po prostu. Także donate, który mówił, żeby więcej było Baba Gra, odpowiadam, będzie więcej Baba Gra. No i dobra, tyle na początek. Baba Gra będzie, tylko muszę to ogarnąć. Jesteśmy teraz na El Coronie. Jesteśmy w chacie mojego kumpla. Drogą IC. Wygląda to tak, że poznaliśmy się na terapii. On ma schizofrenię, ja mam mocną depresję, moja postać. I zamieszkałem u niego na El Coronie. Także jestem czarną owcą, bo to jest gang latynosów. I musimy zrobić taki numer, że muszę wziąć moją Nokię, napisać SMS, a nie, muszę wejść w kontakty najpierw w moją Nokię. Muszę wejść w kontakty, muszę napisać do Perko SMS-a, padaj na El Coronę. Dobra. Wysłaliśmy numer, znaczy wysłaliśmy SMS-a Berko. Teraz musimy. Czemu to tak? Nie, dobra, już jest okej. I czekamy, aż nasz czarnuch wpadnie po nas. I będziemy grać w gierkę. Co planuję na dzisiejszy odcinek? Jak wiadomo, ostatnio puściłem singla, to mieliście link w opisie pod ostatnim filmem. Jako że ostatnio puściłem singla, to wypadałoby go jakoś wypromować, tak samo jak płytę wypadałoby wypromować i zrobić wokół siebie jakiś szum. Dlatego dzisiaj będziemy mieli wywiadzik w radiu i może przy okazji jeszcze uda nam się zrobić wywiad do gazety West Coast Magazine, coś takiego. Tak to się chyba nazywa. Come on. Także jest, dobra. Podjechał. Wbijamy do czarnucha. What up? I lecimy na wywiadzik w radiu. Ogarnąłem tobie wywiadowe radio. Dokładnie. Nie wiedziałem jeszcze, jak to rozegramy IC. Ale skoro tak to wygląda, no to tak to wygląda. Dobra. Teraz? O Jezu, głośno mam w słuchaweczkach, bo musi mi się dźwięk dobrze nagrać. To dawaj. Dobra. Czy to żart? No. Ja pierdolę, dobra. Time outami. No widzę, że crash, widzę. Nie miałem pojęcia, co dla was nagrać, bo wróciłem dopiero co z nadmorza i tak siadam i mówię, kurwa, muszę coś na jutro nagrać, ale znam, że nie będę wam jakiegoś gówna nagrywał, którego nie będziecie chcieli oglądać. Tak samo miałem też problem z zebraniem ludzi do gierki w Captivie, bo już jak nie gram w gangu, no to nie ma tak lekko. Dobra, napisz mi coś. Dobra. Wezmę sobie, przestawię tutaj klawiaturkę, żeby to wygodniej wyglądało. Tutaj Lew Trocki idzie trochę na bok. Szybko, bo już tutaj gierka się kręci. Dobra, to lecimy. A, crash! Dobra, także dostałem crasha.
I do boju. Jestem, dostałem crasha, muszę założyć bandanę. Właśnie. Bandana czerwona. Ej, man, I'll be bumping. O ja pierdolę, dajcie mi spokój. Także zaczynamy wywiadzik. Tutaj można. Dobra, zablokowałem tę możliwość. Uszanowanko. Zabawne. Wy na wywiad? Okej. Ja będę musiał screeny robić w międzyczasie, także będę wam spamił trochę F8. Będę wam trochę spamił F8, żeby to potem wstawić w temat na forum. Dobra, można usiąść sobie. Dobra. No i zaczynamy wywiadzik, także raczej nie można. Akceptujemy wywiadzik. Teraz nic nie pisz na czacie IC. Dobra. Zaczynamy. Zaczynamy czat. Rozumiem, że nie pisać nic na czacie IC. Ale mogę się napić wody. No, coś mu się pomyliło. Miałem je pisać polskich liter. No ale witajcie, słuchacze. Zostanie przeprowadzony wywiad ze wschodzącą gwiazdą rapu. Ho, ho. Jestem wschodzącą gwiazdą rapu. No, musiałem się beknąć. Czy mi to ucięło trochę? Mi się wydaje. F8 miałem klikać. Dobra, będę klikał F8. Pierwsze pytanie, jak przebiegła współpraca z wytwórnią Lyric Street Records? Poczekajmy, aż kobita radyjna, tak zwana, dokończy linijkę. Dobra, z wytwórnią LSR robimy screena. Sprawa wyglądała tak. Wysłałem demo do Berko. Z tego, co mi się uda. Nie, z tego, co zauważyłem. Nie, z tego co. Z. Wydaje mi się, że. A, miałem nie pisać polskich znaków. Siemanko z tej strony skiny. Skiny LSR Records. LSR Records, dokładnie jak to zostało powiedziane, wschodząca gwiazda rapu. Dobra, muszę zrobić screenshotika i teraz wschodząca gwiazda rapu, kropka. Współpraca z LSR wyglądała bardzo, nie, współpraca z LSR przebiegła bardzo fajnie.
Jezu, Skype, proszę mi nie hałasować. F8. Wysłałem im demko. Berko, widocznie nieźle się zajarał tym, co robię. Czy ja nie zrobiłem screena? Nie mam pojęcia, czy ja zrobiłem screena. Z wami demko, Berko widocznie nieźle się zajarał tym, co robię. Nieźle się zajarał tym, co robię i postanowił podpisać ze mną kontrakt. Teraz pracujemy nad płytą. F8. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko zeskrinowałem. Najwyżej to będzie wszystko na filmie. Można poznać nazwę nowego albumu? Sprawa. Po prostu skiny. Nie chcę. A muszę F8 najpierw kliknąć. Nie chcę wydziwiać. Od razu po nazwie skojarzą, o co chodzi. Dobra. Jest git. Przypominam, żebyście dołączyli do grupy. Tam będą wszystkie nowe rzeczy. Serio. Na bieżąco, tak totalnie. Tak jak na fanpage'u, ale jeszcze lepiej. Ciekawie się, dużo osób zakupiło wasze ostatnie piosenki. Czekamy na sprzedaż. Sprzedaż. Nie, sprzedaż. Ja pierdolę, czy ja mam dyslekcję, czy ja po prostu już. Sprzedaży, samorzet. Nie narzekam na sprzedaż. Mojego singla. Sporo zakupień na. Zakupień, Boże. Sporo zakupionych sztuk na iTunes. Czy ja zrobiłem screena? Zrobię na wszelki wypadek jeszcze raz. Sporo zakupionych sztuk na iTunes. Wyświetlenia. Tu muszę trzy kropki zrobić. Ja też się zgadzają. Muszę zamknąć Skype'a. Czyli też się zgadzają. Jest lepiej niż oczekiwałem. Kropka. I F8. Dobra, jest git. Mam nadzieję, że ja wszystko dobrze screenuję. Najwyżej coś tam wytnę z filmu. Jezu, ja się boję, że ja się skompromituję po prostu. Nie wiem, że coś pierdolne, nie tak. W wieku ilu lat zacząłeś rapować, jak do tego doszło. Kurwa, wyłączam tego Skype'a, bo zaraz pierdolca dostanę. Co to do mnie piszą? Wypad zakończ. Dobra. W sumie od zawsze. Jezu, ale aż usłyszałem w uszach, że takie piskliwie takie poszło. W sumie od zawsze coś tam sobie rymowałem. Nawet nie pamiętam. Kiedy był ten pierwszy raz? Będzie za długie. F8. Kiedy był ten pierwszy raz, ale
tego, co mnie otacza, i postanowiłem przelać to na muzykę. Postanowiłem przejść na muzykę, żeby sobie z tym poradzić. Okej, wszystko chyba zeskrinowane elegancko. Wypiłem chyba za dużo wody i strasznie chce mi się sikać. Oj, strasznie, strasznie. Teraz chłopaki są w ogóle na tesie. Pewnie obgadują ten wywiad. Ja jestem wyciszony. No dobra. No dawaj mi, kobito, kolejne pytanko. Co? Czemu znikł pasek? Co się stało? Czy ja muszę dać slash login? Czy coś się zepsuło? Nie było mnie słychać. Tym akcentem zakończymy ten wywiad. No dobra. Niech będzie. Okej. Myślałem, że o coś ciekawszego będą mnie pytać. Coś konkretnie o mnie, ale... Czekajcie, kliknę F8 i dam również dziękuję i zapraszam. Również dziękuję i zapraszam wszystkich do sprawdzenia mojej F8 twórczości na kanale Lyric Street Records. Pozdrawiam LS. Los Santos, może po prostu napiszemy. Czy ja zrobiłem screena? Nie wiem, na wszelki wypadek. Ale dobra, jest git. Także udany wywiad, mam nadzieję. Zaraz będę musiał obrabiać te screeny. I będę musiał obrabiać te screeny i wstawić to na forum, żeby zrobić jakiś szum wokół mnie i wokół mojej osoby, wiadomo. Dawaj do studia. Dobra, to może teraz jeszcze skoczymy do studia i rozkręcimy jakiś kawałek. Mam nowy track do nagrania. Okej. Jak to się stąd wychodzi? Tędy? Nie tędy. Coś nam się pojebało chyba. Dobra. Nie, także mam nowy track do nagrania, ale nie wiem, czy jest sens to dalej nagrywać teraz. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku z RP albo nie z RP, co tam sobie chcecie. Ja to wam zmontuję na jutro. I do następnego, nie? Pokój. Hey, you think you hard?